Dowiadu Państwowego. Serdecznie witam przybyłych na uroczystość. Panią dyrektor Bożenę Zdzienicką, wicedyrektorów panią Lycynę Kraus i pana Tomasza Suchanka, panią wizytator Monikę Syc-Pustułkę, przewodniczącą Rady Szkoły panią Sylwię Jończyk, nauczycieli i was, drogie koleżanki i koledzy. Proszę o zabranie głosu panią dyrektor. Szanowni Państwo, pani wizytator, nauczyciele i pracownicy szkoły, rodzice oraz wy, drogie uczennice i uczniowie. Spotkaliśmy się dzisiaj, aby wspólnie świętować Dzień Edukacji Narodowej. Jest to święto nas wszystkich, a nie tylko, jak się potocznie mówi, Dzień Nauczyciela. Edukacja to przecież nie tylko nauczyciele. Edukacja to według słownika pedagogicznego ogół procesów i oddziaływań, których celem jest zmienianie ludzi, przede wszystkim dzieci i młodzieży. Edukację tworzą czynności nauczania i czynności uczenia się. Jak więc słyszycie, w procesie edukacji wszyscy są tak samo ważni. I ci, którzy nauczają, i ci, którzy się uczą. Dzisiaj chciałam przede wszystkim serdecznie podziękować całej społeczności szkolnej za trud, jaki wkładacie w edukację. Wam, drogie uczennice i uczniowie, dziękuję za każdą aktywność na lekcjach i poza nimi, za zaangażowanie w życie szkoły, za codzienny uśmiech, za życzliwy dzień dobry na szkolnym korytarzu, za troskę o innych i za wysiłek, jaki wkładacie w rozwijanie siebie i swoich zdolności. Dziękuję wam również za to, że uczycie nas, dorosłych, cieszyć się z małych rzeczy i patrzeć na świat oczami dziecka. Szanowni nauczyciele, dziękuję wam za rzetelną pracę, za trud wkładany w nauczanie i wychowanie naszych uczniów, za codzienne budowanie przyszłości naszego narodu. Dziękuję wam za serdeczne i życzliwe towarzyszenie dzieciom w odkrywaniu świata i pokazywanie im, że nauka jest fascynującą przygodą. Za wspieranie swoich podopiecznych we wszechstronnym rozwoju, za kształtowanie ich charakterów i budowanie poczucia własnej wartości. Dziękuję za zaangażowanie we wszystkie działania pozalekcyjne, szalone pomysły i kreatywne przedsięwzięcia. Dziękuję za każde podjęte wyzwanie i za każdy rozwiązany problem.
pracownikom administracji i obsłudze. Dziękuję za wzorowe wykonywanie wszystkich obowiązków, za rzetelne wywiązywanie się ze swoich zadań, za dbanie o otoczenie i warunki, w których uczniowie mogą bezpiecznie się uczyć, a nauczyciele spokojnie pracować. Oraz za to, że w różnych sytuacjach nie szukacie powodów, dlaczego coś jest takie, a nie inne, tylko sposobu, co zrobić, żeby było lepiej. W tym szczególnym dniu chciałam wam również złożyć życzenia. Wam, drogie uczennice i uczniowie, życzę radości ze zdobywania wiedzy i entuzjazmu we wszystkim, co robicie. Życzę wam szczerych przyjaciół, wspaniałych chwil w szkolnych murach oraz uśmiechu i szczęścia każdego dnia. Pamiętajcie, że każdy z was jest wyjątkowy, niezastąpiony i bardzo potrzebny w naszej szkolnej społeczności. Koleżanki i koledzy, szanowni nauczyciele, życzę wam satysfakcji z wykonywanej pracy, poczucia, że to, co robicie, jest wyjątkowe i przekonania, że jak powiedział Henry Brooks Adams, nauczyciel ma wpływ na wieczność. Nie jest bowiem w stanie określić, gdzie kończy się jego oddziaływanie. Życzę wam ambitnych i zaangażowanych uczniów oraz życzliwych i wspierających rodziców. I tak zupełnie na koniec, wszystkim nauczycielom oraz pracownikom szkoły chciałabym również życzyć szefa, który potrafi zmotywować, dostrzega i docenia waszą pracę, świeci przykładem i ramię w ramię z wami stawia czoło wyzwaniom. Szefa, który się cieszy z waszych sukcesów, wierzy w was, zachęca do podejmowania kolejnych wyzwań i nie przeszkadza w ich realizacji. Wreszcie życzę wam szefa, który ma umiejętność przekształcania wizji w rzeczywistość. A sobie życzę, żebym była właśnie takim szefem. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu panią wizytator Monikę Syc-Pustułkę. Dziękuję przede wszystkim za zaproszenie na tak ważną uroczystość, jaka w tym dniu ma miejsce. Witam wszystkich państwa, drodzy uczniowie, przede wszystkim was gorąco witam, nauczyciele, rodzice. W dniu dzisiejszym obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej, święto wszystkich nauczycieli, uczniów i rodziców. To nasze wspólne święto. Każdy z nas rodzi się z naturalnymi pokładami ogromnych talentów. Edukacja odkrywa i rozwija te talenty. Edukacja otwiera umysł człowieka na świat. Edukacja ma wiele twarzy. Tyle twarzy, ilu uczniów jest na świecie, ilu uczniów jest w tej szkole. Bo edukacja to indywidualna twarz każdego dziecka. Jego prawo do samookreślenia, ale również wiara nauczycieli i rodziców w jego potencjał. Dzięki temu możliwe jest budowanie społeczności odpowiedzialnej w szacunku do innych. Dziękuję wszystkim pracującym w szkole podstawowej numer 4 za to podejmowanie codziennego trudu pracy edukacyjnej, za zaangażowanie, życzliwe słowo, wsparcie i uśmiech. Konstruktywne wsparcie to podzielenie pasji i zaangażowania wielu osób środowiska szkolnego. To nieustanne podtrzymywanie przekonania, że to, co robimy, jest ważne. Poczucie misji edukacyjnej pomaga podążać ścieżką obranych wartości, które mobilizują nas każdego dnia. Za to wszystko dziękuję wam. Dziękuję.
Proszę o zabranie głosu przewodniczącą Rady Szkoły, panią Sylwię Jończyk. Drodzy nauczyciele, z okazji Dnia Edukacji Narodowej w imieniu Rady Rodziców pragnę złożyć wam najserdeczniejsze życzenia. Dziękuję za waszą nieocenioną pracę, poświęcenie i pasję, które wkładacie w kształtowanie nowych pokoleń. Wasze zaangażowanie, cierpliwość i troska o każdego ucznia są dla nas nieocenione. Życzę wam dużo zdrowia, radości z wykonywanej pracy, sukcesów zarówno zawodowych, jak i osobistych. Niech każdy dzień przynosi wam satysfakcję i poczucie spełnienia, a uśmiechy uczniów będą najpiękniejszym podziękowaniem za wasz trud. Dziękuję, że jesteście przewodnikami naszych dzieci i ich podróży w edukacji. Dziękuję. Całość powstań. Baczność do hymnu szkoły. Sportsman.